Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Maryja orędowniczką pierwszego cudu Jezusa w Kanie. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 5 marca 1997 roku. Mówiąc o obecności Maryi w życiu publicznym Jezusa, II Sobór Watykański przypomina rolę, jaką odegrała ona w Kanie w związku z pierwszym cudem. Na godach weselnych w Kanie Galilejskiej litością przejęta spowodowała swym wstawiennictwem początek znaków Jezusa Mesjasza. W ślad za ewangelistą Janem Sobór wskazuje na dyskretną, ale jednocześnie skuteczną rolę matki, która swoim słowem nakłania Jezusa do uczynienia pierwszego znaku. Jej obecność dzięki delikatnemu macierzyńskiemu wpływowi staje się ostatecznie decydująca. Inicjatywa dziewicy okazuje się jeszcze bardziej zaskakująca, jeśli weźmiemy pod uwagę niską pozycję kobiety w społeczeństwie żydowskim. Istotnie, w Kanie Galilejskiej Jezus nie tylko uznaje godność i rolę geniuszu kobiecego, lecz przyjmując interwencję swej matki, ofiaruje jej sposobność do uczestnictwa w dziele mesjańskim. Słowo niewiasta, którym zwraca się on do Maryi, nie kontrastuje z tym zamiarem Jezusa. Nie posiada ono bowiem żadnego negatywnego wydźwięku i Jezus użyje go na nowo w odniesieniu do matki stojącej pod krzyżem. Według niektórych interpretatorów tytuł niewiasta ukazuje Maryję jako nową Ewę, matkę w wierze wszystkich wierzących. W przytoczonym tekście Sobór posługuje się wyrażeniem litością przejęta, dając do zrozumienia, że Maryja kierowała się swym miłosiernym sercem. Przewidując ewentualność, że brak wina zasmuci nowożeńców i gości, pełna współczucia dziewica sugeruje Jezusowi, by podjął interwencję, wykorzystując swą mesjańską moc. Prośba Maryi wydaje się niektórym zbyt wielka, ponieważ początek cudów Mesjasza podporządkowuje odruchowi miłosierdzia. Na tę trudność odpowiedział sam Jezus, który reagując pozytywnie na prośbę matki, ukazuje hojność, z jaką Bóg odpowiada na ludzkie oczekiwania, pokazując jednocześnie, czego może dokonać miłość matki. Naszą uwagę przyciąga wyrażenie początek znaków, które Sobór zaczerpnął z tekstu Jana. Pojęcie greckie arche, przetłumaczone jako początek, występuje u Jana w prologu jego Ewangelii. Na początku było słowo. Ta znacząca zbieżność pozwala dostrzec paralelizm między pierwszym początkiem chwały Chrystusa w wieczności, a pierwszym objawieniem tejże chwały w jego ziemskiej misji. Podkreślając inicjatywę Maryi w dokonaniu pierwszego cudu i przypominając następnie jej obecność na Kalwarii u stóp krzyża, ewangelista pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób współpraca ze strony Maryi rozciąga się na całe dzieło Chrystusa. Prośba dziewicy mieści się w obrębie Bożego planu zbawienia. W pierwszym znaku uczynionym przez Jezusa ojcowie Kościoła dostrzegli głęboki wymiar symboliczny, widząc w przemianie wody w wino zapowiedź przejścia od Starego do Nowego Przymierza. W Kanie Galilejskiej właśnie woda w stągwiach, przeznaczona do oczyszczeń Żydów i do spełniania przepisów prawa, staje się nowym winem godów weselnych, będących symbolem ostatecznego zjednoczenia Boga z ludzkością. Kontekst godów weselnych, wybranych przez Jezusa dla dokonania pierwszego cudu, nawiązuje do symboliki oblubieńczej, występującej często w Starym Testamencie w celu wskazania na przymierze między Bogiem i Jego ludem oraz w Nowym Testamencie dla wyrażenia zjednoczenia Chrystusa z Kościołem. Obecność Jezusa w Kanie objawia ponadto zbawczy plan Boga względem małżeństwa. W tej perspektywie brak wina można interpretować jako aluzję do braku miłości, który niestety często zagraża jedności oblubieńczej. Maryja prosi Jezusa o interwencję dla dobra wszystkich małżonków, których jedynie miłość zakorzeniona w Bogu może uchronić od niewierności, niezrozumienia i podziałów. Łaska sakramentu daje małżonkom wielką siłę miłości, która może umocnić ich w wierności również w trudnych okolicznościach. Ponadto według interpretacji autorów chrześcijańskich cud z Kany Galilejskiej zawiera głęboki sens eucharystyczny. Dokonując go przed zbliżającymi się świętami żydowskiej Paschy, Jezus, podobnie jak przez rozmnożenie chleba, ujawnia zamiar przygotowania prawdziwej uczty paschalnej – Eucharystii. Podczas godów w Kanie na ten zamiar zdaje się wskazywać dodatkowo wino, które nawiązuje do krwi Nowego Przymierza, a także kontekst uczty. W ten sposób Maryja, dzięki której Jezus był obecny na weselu, uzyskuje cud nowego wina zapowiadającego Eucharystię, najwyższy znak obecności jej zmartwychwstałego Syna pośród uczniów. Kończąc opowiadanie o pierwszym cudzie Jezusa, który stał się możliwy dzięki nieugiętej wierze Matki w jej boskiego Syna, ewangelista Jan mówił: uwierzyli w Niego Jego uczniowie. W Kanie Galilejskiej Maryja rozpoczyna drogę wiary Kościoła, poprzedzając uczniów i kierując uwagę sług ku Chrystusowi. Jej wytrwałe wstawiennictwo dodaje również otuchy tym, którzy czasem doświadczają milczenia Boga. Jest dla nich zachętą, aby mieli nieugiętą nadzieję, ufając zawsze w dobroć Pana.